Dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem. To dzień, w którym w sposób szczególny łączymy, solidaryzujemy się z chorymi leczonymi onkologicznie, ale również z ich rodzinami i z ich bliskimi. To również dzień, kiedy w sposób szczególny mówimy o profilaktyce. I tak, drogie panie, powinnyście pamiętać o wykonywaniu mamografii. Wy, panowie z kolei, powinniście wykonywać badania prostaty. Wszelkie zmiany typu nadmierne pieprzyki występujące na skórze również powinny być kontrolowane przez lekarza dermatologa. Wszelkie niepokojące zmiany, które wiążą się na przykład z płytkim oddechem, z krwią pojawiającą się w stolcu, z jakimś guzem, który występuje chociażby w piersi, pilnie to wszystko powinno być zgłoszone do lekarza pierwszego kontaktu. Pamiętajmy również o zdrowym trybie życia, o zdrowym odżywianiu, o unikaniu palenia papierosów i przebywaniu w otoczeniu, gdzie takie papierosy się pali. I nade wszystko, i tutaj trzy wykrzykniki, drodzy Państwo, profilaktyka chorób nowotworowych to aktywność fizyczna. I o tym dla Państwa będziemy mówić bardzo dużo. Badajmy się i uważajmy na siebie, dbajmy o siebie.